Witajcie, Agnieszka Gruszewska, Przymierze Miłosierdzia, Olsztyn. Mamy dzisiaj 30 marca, wtorek już w Wielkim Tygodniu, wtorek zwany zdrady czy zaparcia. Zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy przeżyli go w takim wielkim zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Za chwilę będziemy się pochylali nad Ewangelią według świętego Jana, rozdział 13, wersety od 21 do 33 i od 36 do 38, które powoli będą już też nas wprowadzały w liturgię Triduum Paschalnego. Na początku poprośmy Ducha Świętego, aby przeprowadził nas przez to Słowo. Duchu Święty, ja Ciebie proszę, przyjdź tu i teraz do każdego z nas. Przyjdź do naszego serca, przyjdź do naszej woli, do naszego umysłu, abyśmy potrafili to Słowo przyjąć z mądrością i z pokorą, abyśmy potrafili tym Słowem żyć każdego dnia. Proszę Cię, Duchu Święty, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy to Jezus powiedział, wzruszył się głęboko i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Uczniowie zaczęli spoglądać na siebie niepewni, o kim mówi, a jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus szczególnie miłował, miał miejsce przy jego boku. Szymon Piotr skinął zatem na niego, aby zapytał, o kim mówi. Oparł się więc zaraz na piersi Jezusa i odezwał się do niego: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To jest ten, dla którego umoczę chleb i podam mu. Po umoczeniu chleba przyjął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty, a po nim wszedł Judasza szatan. Wtedy Jezus odezwał się do niego: To, co robisz, zrób szybciej. Nikt nie znajdujących się wówczas przy stole nie zrozumiał, po co mu tak powiedział. Niektórzy uważali, że skoro Judasz nosił trzos, to Jezus mu kazał kupić na święto to, co im potrzebne, lub może aby dał coś ubogim. Tak zatem on przyjął ów chleb i zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą. To Bóg w nim chwałą został otoczony, a jeżeli Bóg w nim chwałą został otoczony, to i Bóg go chwałą w sobie otoczy, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze tylko trochę będę z wami. Będziecie mnie szukać, lecz jak powiedziałem Żydom, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: Tam, dokąd idę teraz, ze mną pójść nie możesz. Pójdziesz później. A Piotr go spytał: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z tobą? Życie swoje oddam za ciebie. Na to rzekł Jezus: Życie swoje za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, nim kogut zapije, trzy razy się mnie wyprzesz. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nas do Wieczornika, tam gdzie Jezus wraz ze swoimi uczniami spożywa ostatnią wieczerzę. Święty Jan Ewangelista na początku tutaj tej perykopy używa takiego greckiego określenia estarachate, co znaczy wzruszył się głęboko. Możemy sobie wyobrazić tą sytuację. Jezus w otoczeniu swoich najbliższych uczniów, tych, których bardzo kochał, z którymi miał bardzo bliskie, przyjazne relacje. Wzruszył się głęboko, był bardzo wzruszony. Wiedział, że co nastąpi. Wiedział, że to jest już ostatni posiłek, który spożywają wspólnie. Wiedział, że to już jest ostatni moment, kiedy są razem. Wiedział, że za chwilę będzie sam, zostanie zupełnie opuszczony przez swoich przyjaciół, najbliższych, że będzie sam w swoim bólu i cierpieniu. Wiedział, że już za nie kilka godzin będzie oddawał swoje życie za każdego z nas. Dlatego chciał tę chwilę przeżyć ze swoimi uczniami w bardzo wielkiej bliskości. Chciał im powiedzieć jak najwięcej, chciał im przypomnieć to wszystko, co było najważniejsze. Chciał podzielić się jeszcze z nimi drogowskazami, cennymi wskazówkami. I nagle mówi: jeden z was mnie zdradzi. To zdanie poruszyło bardzo uczniów. Zrobiło się wokół nich zamieszanie. Zaczęli pytać jeden przez drugiego: czy to ja, a może ja? Może ty? Może ja? Kto? I naprzeciw temu wszystkiemu wychodzi święty Piotr. Ten, który był bardzo blisko z Jezusem, który był z bliskiego otoczenia uczniów Jezusa, który był pewny swojej relacji z Jezusem, który uważał się za jego wielkiego przyjaciela. Mówi do Jezusa:
ja chcę pójść z Tobą, ja chcę Ci towarzyszyć. Ja jestem gotów oddać życie swoje za Ciebie. Bardzo Ciebie kocham. Idę za Tobą nawet w trudnych chwilach Twojego życia, ja z Tobą będę. Ale Jezus mówi, zaprawdę powiadam Ci, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I czar prys. Ten, który był pewny siebie, ten, który był pewny swojej relacji z Jezusem, okazuje się, że zaprze się Jezusa. Ale tutaj, w tym momencie rozpoczyna się droga oczyszczenia świętego Piotra. Rozpoczyna się oczyszczenie jego relacji. Jezus zapowiada to zaparcie, aby ten, którego kochał, aby święty Piotr potrafił powstać, kiedy będzie miał to trudne cierpienie i doświadczenie, aby się nie załamał, aby potrafił wstać i iść dalej, aby pamiętał, że Jezus w swojej miłości oddał za niego życie, że pomimo zaparcia Jezus na niego czeka. I Jezus mówi, Piotrze, wróć, ja na ciebie czekam, pomimo wszystko. Jezus chciał, aby święty Piotr doświadczył tego. Zapraszam Ciebie dzisiaj, żebyś usiadł na ostatniej wieczerzy, żebyś usiadł w wieczerniku. Koło kogo usiądziesz? Koło tego, który zdradził Jezusa? Czy koło tego, który się Jego zaparł? Gdzie znajdziesz swoje miejsce w wieczerniku? Prośmy Jezusa, aby dał nam łaskę dobrego przeżycia Triduum Paschalnego, abyśmy potrafili otworzyć się na piękno i głębię liturgii, abyśmy byli z Jezusem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia. Dobrego i błogosławionego tygodnia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.